Niespieszne tykanie zegara wypełniało pokój niczym cichutki szmer kurzu osiadającego w promieniach słońca. Każde leniwe tyknięcie zdawało się pobrzmiewać przez 100 lat, zanim rozległo się kolejne. Nie widziałem zegara, lecz mogłem go sobie wyobrazić. Stary i ciężki, pachniał woskiem pszczelim i minionym czasem. Czułem, że doskonale znam. Miałem przed oczami zakrzywiony mosiężny klucz, którym go nakręcałem. Jego dostojnego tykania mogłem słuchać bez końca. W kominku paliły się polana, rozsiewając wokoło słodki sosnowy zapach. Zajmującą całą ścianę półkę wypełniały książki, a wszystkie kąty pokoju były oświetlone miękkim światłem lamp. W misie, stojącej na środku stołu z wiśniowego drewna, leżały pomarańcze. Znałem ciepło tego pokoju, podobnie jak znałem cały ten dom, chociaż na jawie nigdy w nim nie byłem. Mieszkały tu Kara i Alice. Kara i Alice moich snów. To był nasz dom. Przypełniała mnie niepohamowana radość. Naprzeciwko mnie siedziała na sofie Kara ze zwiniętą w kłębek Alice na kolanach. Obydwie patrzyły na mnie ze smutkiem. Chciałem je pocieszyć, zapewnić, że nie ma żadnego powodu do smutku. Przecież wszystko było dobrze, przecież do nich wróciłem. Tym razem na zawsze. Kara zsunęła Alice z kolan. Bądź grzeczna i idź pobawić się na dworze. Nie mogę zostać z tatusiem? Nie teraz. Tatuś i ja musimy porozmawiać. Rozczarowana Alice zrobiła minkę. Podeszła bliżej i objęła mnie na pożegnanie. Tuląc ją do siebie, czułem dotyk i ciepło jej ciała. Idź, córeczko, idź. Pocałowałem ją w czubek głowy. Włosy miała delikatne jak jedwab. Zaczekam na ciebie. Spojrzała na mnie z poważną twarzyczką. Do widzenia, tatusiu. Patrzyłem, jak idzie do drzwi. W progu pomachała mi rączką i wyszła. Byłem tak wzruszony, że przez chwilę nie mogłem mówić. Kara patrzyła na mnie z drugiej strony stołu. Co się stało? Spytałem. Nie cieszysz się? Tak nie można, Davidzie. Roześmiałem się. Nie mogłem się powstrzymać. Można i trzeba. Nie czujesz tego? Mimo przepełniającej mnie radości usłyszałem nutkę smutku w jej głosie. To ten narkotyk, dlatego tak ci dobrze, ale to tylko złudzenie. Musisz z tym walczyć. Nie mogłem zrozumieć, co ją tak martwi. Znowu jesteśmy razem, nie tego chciałaś? Tego, ale nie tak. Dlaczego? Jestem z wami, tylko to się liczy. Nie chodzi o nas, ani o ciebie. Już nie. Euforię ostudził lekki podmuch chłodnego wiatru. Jak to? Ona cię potrzebuje. Kto? Alice? Oczywiście, że tak. Ale wiedziałem, że Kara nie mówi o naszej córce. Radość, jaką odczuwałem, wystawiono na ciężką próbę. Chcąc ją podtrzymać. Podszedłem do stołu i wziąłem pomarańcze z misy. Chcesz? Kara tylko pokręciła głową, obserwując mnie w milczeniu. Trzymałem pomarańcze w ręku. Czułem jej ciężar. Czubkami palców wyczuwałem jej teksturę. Oczami wyobraźni widziałem, jak ją obieram. Czułem zapach skórki, widziałem tryskający sok. Wiedziałem, że będzie słodki. Wiedziałem też, że spijając go i smakując pogodzę się z tym, co jest. Że będzie to akt ostatni, nieodwracalny. Niechętnie odłożyłem pomarańcze do misy. I z ciężkim sercem usiadłem. Kara uśmiechnęła się z wilgotnymi od łez oczami. O to ci chodziło, kiedy mówiłaś, żebym był ostrożny. Nie odpowiedziała. Nie jest już za późno? Spytałem. Przez jej twarz przemknął mroczny cień. Możliwe. Możliwe, że ledwo zdążysz. Ścisnęło mnie w gardle. A ty i Alice? Uśmiechnęła się ciepło. Damy sobie radę. Nie musisz się o nic zmartwić. Już was nie zobaczę. Tak? Kara płakała, płakała, nie przestając się uśmiechać. Nie musisz. Już nie. Po policzkach spływały mi łzy. Kocham cię, powiedziałem. Wiem. Podeszła bliżej i objęła mnie. Po raz ostatni ukryłem twarz w jej włosach. Po raz ostatni poczułem jej zapach, nie chcąc zapomnieć i wiedząc, że muszę. Uważaj na siebie, Davidzie, powiedziała. Czując słony smak łez w ustach, uświadomiłem sobie, że nie słyszę już tykania zegara i
Sparaliżowany ocknąłem się w dusznej ciemności. Spróbowałem wziąć oddech, ale nie mogłem. Moją pierś owijały stalowe taśmy. Ogarnięty paniką spróbowałem jeszcze raz i zdołałem wciągnąć do płuc haust powietrza. Jeden, potem drugi. Odcięty od odgłosów świata zewnętrznego czułem się jak w bawełnianym kokonie. Tak łatwo byłoby zrezygnować i ponownie odejść. Musisz z tym walczyć. Słowa te przywróciły mnie do rzeczywistości. Euforia rozmyła się jak dym. Rozedrgana przepona protestowała przeciwko każdemu oddechowi. Lecz z każdym oddechem, krótkim i jakże słabym, wciągałem do płuc coraz więcej podpietrza. Otworzyłem oczy. Świat był dziwacznie przekrzywiony, wirował, więc próbowałem skupić wzrok. Wtedy usłyszałem płynący gdzieś w górze głos Henry'ego. Nie chciałem, żeby do tego doszło, wierz mi. Ale kiedy ją porwał, przestałem mieć na to wpływ. Co mogłem zrobić? Zauważyłem, że się poruszam. Tuż obok przesuwała się ściana. Zdałem sobie sprawę, że siedzę w jego wózku, że jadę korytarzem. Spróbowałem usiąść, lecz zdołałem tylko bezwładnie poruszyć rękami. Korytarz zawirował jeszcze szybciej, mimo to zacząłem sobie coś przypominać. Henry, strzykawka, Jenny. Chciałem wykrzyczeć jej imię, lecz tylko jęknąłem. Cicho. Wykręciłem szyję i znowu dostałem gwałtownego zawrotu głowy. Opierając się ciężko o fotel, Henry pchnął mnie korytarzem. Pchał mnie. Szedł. To nie miało sensu. Chciałem usiąść prosto, lecz zabrakło mi siły w rękach. Opadłem na siedzenie. Jenny? Karetka? Wymamrotałem niewyraźnie. Nie będzie żadnej karetki, Davidzie. Nie, nie rozumiem. Ale rozumiałem. A przynajmniej zaczynałem rozumieć. Przypomniało mi się, jak zareagowała Jenny, gdy przywiozłem ją do przychodni. Przypomniało mi się, jaka była przerażona. Nie pozwól, żeby mnie skrzywdził. Myślałem, że bredzi, że chodzi jej o Masona. Lecz jej chodziło o kogoś innego. Spróbowałem wstać, ale czułem się tak, jakby ktoś zanurzył mi kończyny w galarecie. Daj spokój, przestań, syknął Henry. Opadłem na fotel, lecz gdy mijaliśmy schody, rzuciłem się na poręcz. Wózek zachybotał i omal nie spadłem. Henry zachwiał się z trudem, zachowując równowagę. Cholera jasna, David! Wózek stał bokiem. Wciąż trzymałem się poręczy, zamknąłem oczy, bo wszystko znowu zawirowało. Dotarł do mnie jego poirytowany głos. Puść, wysapał. Przecież wiesz, że to na nic. Otworzyłem oczy i zobaczyłem, że spocony i rozczochrany opiera się o ścianę. Proszę cię, powiedział to ze szczerym bólem, tylko to utrudniasz i mnie, i sobie. Jeszcze mocniej zacisnąłem palce. Westchnął i wyjął z kieszeni strzykawkę. Podniósł ją wysoko, żebym zobaczył, że jest pełna. Tyle diamorfiny zabije nawet konia. Naprawdę nie chcę dawać ci więcej. Wiesz, tak samo jak ja, czym by się to skończyło. Ale jeśli mnie zmusisz, nie będę miał wyboru. Mój umysł przetrawił to ospale. Diamorfina, silny środek przeciwbólowy, pochodna heroiny. Mogła wywoływać halucynacje. Czasem doprowadzała do śpiączki. Stosował ją Harold Shipman, usypiając na wieki setki pacjentów. A Henry wpompował je we mnie Bóg wie ile. Fragmenty układanki zaczęły dopasowywać się do siebie z przerażającą jasnością. Ty i on. Ty byliście. Ty i Mason. Nawet teraz podświadomie oczekiwałem, że zaprzeczy, że jakoś to wyjaśni. Ale on patrzył na mnie przez chwilę, a potem opuścił strzykawkę. Przykro mi, odparł. Nie przypuszczałem, że do tego dojdzie. Za nic nie mogłem tego pojąć. Ale dlaczego, Henry? Dlaczego? Uśmiechnął się krzywo. Boję się, że mnie nie znasz. Powinieneś był trzymać się swoich trupów. Są znacznie mniej skomplikowane niż ludzie. O czym ty? O czym ty mówisz? Zmarszczył czoło i spojrzał na mnie z pogardą. Myślisz, że lubię być kaleką? Że tkwię w tej dziurze, bo mi się tu podoba? Że lubię, kiedy to bydło traktuje mnie z góry? 30 lat udawania szlachetnego doktora i co z tego mam? Wdzięczność? Oni nie wiedzą, co to znaczy. Boleśnie wykrzywił twarz.
Przytrzymując się ściany, ruszył sztywno w stronę giętego krzesła przy stoliku na telefon. Nie odrywałem od niego wzroku. Z ulgą usiadł. Tak naprawdę to nie wierzyłeś, że zrezygnuję, co? Chciałem udowodnić specjalistom, że się mylę. Zawsze ci to powtarzałem. Zdyszany wytarł spocone czoło. Wierz mi, bezradność to nie zabawa, zwłaszcza bezradność wystawiona na widok publiczny. Wiesz, jakie to poniżające? Jak bardzo niszczy duszę? Wyobraź sobie, że przez cały czas czujesz się tak jak teraz i nagle odkrywasz, że możesz mieć władzę, prawdziwą władzę nad życiem i śmiercią, że otwiera się przed tobą taka możliwość, że możesz być Bogiem. Uśmiechnął się chytrze. Przyznaj się, jesteś lekarzem, musiałeś się tak czasem czuć. Nigdy nie słyszałeś cichutkiego szeptu pokusy? Wy ich zamordowaliście. To zbiło go z tropu. Palcem ich nie tknąłem, to Mason. Ja spuściłem go tylko ze smyczy. Chciałem zamknąć oczy i natychmiast o tym zapomnieć. Powstrzymywała mnie tylko myśl o Jenny, o tym, co mógł jej zrobić. Ale chociaż rozpaczliwie pragnąłem się tego dowiedzieć, w tej chwili nie byłem w stanie pomóc ani jej, ani sobie. Lecz im dłużej mówił, tym większą miałem szansę, gdyż narkotyk powoli przestawał działać. Od kiedy? Od kiedy o nim wiem? Henry wzruszył ramionami. Odkąd był małym chłopcem? Dziadek go do mnie przyprowadził. Lubił dręczyć i zabijać zwierzęta. Tak wiesz, rytualnie. Oczywiście wtedy zabijał tylko zwierzęta. Za nic nie mógł zrozumieć, że to, co robi, jest złe. Zaproponowałem, że nikomu o tym nie wspomnę, że dam mu środki uspokajające, które poskromią jego skłonności, ale pod warunkiem, że będę mógł monitorować przebieg choroby. Jak widzisz, był to taki prywatny projekt badawczy. Z teatralną uległością podniósł ręce. Wiem, wiem, to nieetyczne, ale mówiłem ci, że zawsze chciałem zostać psychologiem. Byłbym w tym cholernie dobry, ale przyjechałem do Manam i wszystko się skończyło. Mason był przynajmniej ciekawszy niż artretyzm czy grzybica stóp. I wiesz co? Odwaliłem kawał dobrej roboty. Gdyby nie ja, odbiłoby mu już lata temu. Dziadka też zabił? Henry był szczerze wstrząśnięty. Boże święty, ależ skąd? On go uwielbiał. Nie, nie, George zmarł z przyczyn naturalnych. Podejrzewam, że na serce, ale kiedy umarł, nikt nie pilnował już, żeby wnuczek brał lekarstwa. W sensie zawodowym przestałem go widywać lata temu. Pewnie mi nie uwierzysz, ale miałem w końcu dość opowieści o dręczeniu i zabijaniu zwierząt. Dawałem George'owi leki. George dawał je wnukowi i tyle. Po prostu straciłem zainteresowanie. Aż pewnej nocy przyszedł do mnie i oznajmił, że porwał Sally Palmer i że zamknął ją w starym warsztacie ojca. Henry zachichotał. Okazało się, że przypadła mu do gustu już parę lat wcześniej, kiedy pracował z dziadkiem w jej ogrodzie. Wszystko było dobrze do chwili, gdy środki uspokajające przestały działać i znowu mu odbiło. Zaczął za nią chodzić. Prawdopodobnie nie wiedział nawet, co chce zrobić, ale pewnej nocy zobaczył go jej pies. Zobaczył, rozszczekał się, więc Mason podarżnął mu gardło, związał Sally i zawiózł ją do domu. Niemal z podziwem pokręcił głową. Nie mogłem uwierzyć, że jest to ten sam człowiek, którego znałem od tylu lat, którego zawsze uważałem za przyjaciela. Między tym, kim naprawdę był, a tym, za kogo go uważałem, działa bezdenna przepaść. Boże święty Henry! Przestań, nie patrz tak na mnie! Należało się jej. Zarozumiała krowa. Nasza znakomitość. Cholera. Jak nie wyjeżdżała do Londynu albo gdzie indziej, zadowalała się miejscowymi kmiotkami. Nonszalancka suka. Chryste! Patrzyłem na nią i widziałem Dianę. Drgnąłem. Diana, jego żona. Zauważył, że to mnie skonsternowało. Nie, nie, nie przypominała jej fizycznie. Dodał, poirytowany. Diana miała klasę. Trzeba jej to oddać, ale wierz mi, były do siebie podobne pod innymi względami. Obydwie aroganckie, obydwie z poczuciem wyższości. Pieprzone baby, wszystkie są takie same. Wyssą z ciebie całą krew, a potem roześmią ci się w nos. Przecież ty ją kochałeś. Diana była dziwką. Ryknął. Pierdoloną kurwą. Jego wściekła, wykrzywiona twarz była niemal nie do rozpoznania. Nie miałem pojęcia, jak to się stało, że przez tyle lat nie dostrzegłem w nim tej przerażającej goryczy. Janice często wspominała, że nie było to szczęśliwe małżeństwo, ale przypisywałem to zazdrości. Jakże się myliłem. Zrezygnowałem dla niej ze wszystkiego.
rzucił porywczo Henry. Wiesz, dlaczego zostałem zwykłym lekarzem zamiast psychologiem? Bo zaszła w ciąży i musiałem poszukać pracy. Chcesz usłyszeć coś naprawdę zabawnego? Tak się do tej pracy spieszyłem, że nie skończyłem nawet studiów. Zdawało się, że czerpię perwersyjną przyjemność z mojej konsternacji. Tak, tak. Nie jestem nawet wykwalifikowanym lekarzem. Myślisz, że zostałem w tej zasranej dziurze z wyboru? Przyjechałem do Manam przede wszystkim dlatego, że stary pijak, który tu pracował, był zbyt plany, żeby sprawdzić moje papiery. Roześmiał się Bożko. Ty też pogarałeś ze mną nieuczciwie i nie myśl sobie, że nie dostrzegłem w tym ironii. Ale różnica między tobą a mną polega na tym, że ja utknąłem tu jak w pułapce. Nie mogłem nigdzie wyjechać ani zmienić pracy bez ryzyka wpadki. Dziwisz się, że nienawidzę tego pieprzonego miasta? Manam to moje więzienie. Uniósł brew w wynaturzonej parodii Henry'ego, którego kiedyś znałem. A moja droga Diana? Czy moja droga Diana stanęła u mego boku? Ależ skąd? To była moja wina. Moja wina, że poroniła. Moja wina, że nie mogła mieć dzieci. Moja wina, że zaczęła pieprzyć się z innymi. Może to narkotyk wyostrzył mi zmysły, bo nagle domyśliłem się, do czego to zmierza. Ten leśny grób, ten student, to go otrzeźwiło. Chryste, powiedział z nagłym zmęczeniem, kiedy znaleźli go po tych wszystkich latach. Potrząsnął głową, jakby chciał odpędzić wspomnienia. Tak, to był jeden z jej kochanków. Myślałem, że odporniłem się na jej wyskoki, ale on był inny, inteligentny, przystojny i taki młody, tak cholernie młody. Mógł zrobić karierę, miał przed sobą całe życie. A co miałem ja? Więc go zabiłeś? Niechcący. Poszedłem do jego, zaproponowałem pieniądze, żeby tylko wyjechał, ale on nie chciał. Przeklęty głupiec. Myślał, że to prawdziwa miłość. Oczywiście chciałem, żeby przejrzał na oczy i powiedziałem mu, z jaką dziwką ma do czynienia. Pokłóciliśmy się. Jedno doprowadziło do drugiego. Wzruszył ramionami, jakby się z tego rozgrzeszał. Wszyscy pomyśleli, że zwinął namiot i wyjechał. Nawet Diana. Ale cóż, tam, skąd pochodził, było pełno innych, taką wyznawała filozofię. Nic się nie zmieniło. Wciąż byłem rogaczem, miejscowym pośmiewiskiem. Aż pewnej nocy, kiedy wracaliśmy do domu po jakiejś imprezie, doszedłem do wniosku, że mam tego dość. Był tam taki kamienny most i zamiast na most pojechałem prosto przed siebie, pełnym gazem. Wyparowało z niego całe ożywienie. Stary i wyczerpany osunął się bezwiednie na oparcie krzesła. Tylko że straciłem zimną krew. W ostatniej chwili chciałem skręcić. Oczywiście za późno. To był ten słynny wypadek. Kolejna fuszerka, nic więcej. Diana pewnie by mnie wyśmiała. Przynajmniej zginęła na miejscu. I nie została z tym. Wyprostował nogę. Niesprawna, niezdatna do użytku. Życie w Manam było potworne. Już przedtem, ale po wypadku, ilekroć patrzyłem na tych wszystkich ludzi, na moją pieprzoną trzutkę, na ich małe, żałosne, lecz w miarę normalne życie, ilekroć widziałem, jak za mnie szydzą, czułem tylko nienawiść. Mówię ci, bywały takie chwile, kiedy miałem ochotę ich wszystkich pozabijać. Wszystkich co do jednego. Ale nie miałem odwagi. Tak samo jak nie miałem odwagi zabić samego siebie. A potem, niczym kot, który przynosi swemu panu upolowanego ptaszka, pojawił się u mnie Mason. Mój własny golem. Był niemal zachwycony. Znowu patrzył na mnie z przejęciem. Gliną, Davidzie, oto czym był. Ani odrobiny sumienia, czy choćby jednej myśli o konsekwencjach. Był gliną, która tylko czekała, żebym ulepił z niej człowieka, żebym powiedział mu, co ma robić. Wyobrażasz to sobie? Wyobrażasz sobie moją radość? Kiedy stałem w tej piwnicy i patrzyłem na sali Palmer, czułem się potężny. Po raz pierwszy od lat nie byłem żałosnym kaleką. Patrzyłem na tę arogancką, na tę nonszalancką dziwkę, zapłakaną mi całą we krwi i czułem się silny. Miał posępnie błyszczące oczy. Oczy przerażająco trzeźwe i przytomne, mimo potworności czynów, jakich się dopuścił. Wiedziałem, że to moja szansa. Mogłem nie tylko zemścić się na Manam, ale i upokorzyć Dianę, wymazać ją w końcu z pamięci. Zawsze była dumna, że tak dobrze tańczy, więc dałem Masonowi jej suknię ślubną i pozytywkę, którą kupiłem jej podczas miesiąca miodowego. Boże, jak ja tego pudła nienawidziłem. Ilekroć miała spotkać się z Gachem, z którym się aktualnie pieprzyła, puszczała bez końca Claire de Lune. Palmer wkładała suknię. Mason wychodził. Czekał na zewnątrz, a ja siadałem na dole i patrzyłem, jak ta dziwka tańczy, przerażona do tego stopnia, że ledwo powłóczyła nogami. W
byłem świadkiem jej poniżenia. To niby niewiele, ale nie wiesz nawet, jakie to było oczyszczające. Nie miało znaczenia, że to nie Diana. Henry, jesteś chory. Potrzebujesz pomocy. Och, nie bądź taki świętoszkowaty. Barknął. Mason i tak by ją zabił. A ubrudziwszy sobie ręce krwią, naprawdę myślisz, żeby przestał? Jeśli to cię jakoś pocieszy, wiedz, że ich nie gwałcił. Lubił patrzeć, ale nie miał odwagi dotknąć. Nie twierdzę, że w końcu by do tego nie doszło, ale choć to dziwne, on bał się kobiet. Ta myśl go rozbawiła. Cóż za ironia. On je torturował, krzyknąłem. Henry wzruszył ramionami, ale uciekł wzrokiem w bok. Najgorsze rzeczy robił, kiedy już nie żyły. Z odrazą wykrzywił twarz. Te jego rytuały. Nawet suknia stała się ich częścią. A kiedy już coś zrobił, zawsze to powtarzał. Wiesz, dlaczego przetrzymywał je przez 3 dni? Bo po 3 dniach zabił pierwszą. Stracił panowanie nad sobą, kiedy próbowała uciec i gdyby nie to, równie dobrze mógłby ją zabić po 4 albo 5. A więc to dlatego Sally Palmer została pobita, a Lynn Metcalf nie. Mason nie chciał utrudniać identyfikacji zwłok. Po prostu wpadł w szał. Przypomniałem sobie, co powiedział Henry tuż przed policyjnym nalotem na młyn i jeszcze mocniej zacisnąłem ręce na podłokietnikach wózka. Nie sądzisz, że powinieneś się przygotować? Wiedział, że policja jedzie nie tam, gdzie trzeba. Wiedział, co się stanie z Jenny. Gdybym mógł, zabiłbym go tu i teraz. Ale dlaczego Jenny? Wychrypiałem. Dlaczego akurat ona? Z tego samego powodu, co Lynn Metcalf. Po prostu wpadła mu w oko. Chciał to powiedzieć obojętnie i z beztroską, lecz mu nie wyszło. Łżesz, bo mnie zdradziłeś. Ryknął. Byłeś dla mnie jak syn. Byłeś jednym porządnym człowiekiem w tym zasranym miasteczku, a potem spotkałeś ją. Wiedziałem, że wyjedziecie, że zaczniecie nowe życie, że to tylko kwestia czasu. Poczułem się staro. Tak cholernie staro. I kiedy powiedziałeś mi, że pomagasz policji, że robisz to ukradkiem za moimi plecami, po prostu... Zamilkł. Powoli, żeby go nie zaniepokoić, spróbowałem zmienić pozycję, nie zważając na to, że korytarz ponownie zachwiał się i zakołysał. Ale nigdy nie chciałem, żeby stała ci się krzywda. Dodał. Pamiętasz to włamanie? Tę noc, kiedy Mason przyszedł po chloroform? Byłem wtedy w gabinecie. Niewiele brakowało, byś tam wszedł, ale nie wiedziałem, że próbował cię dźgnąć. Przysięgam. Przejrzałem na oczy dopiero potem, kiedy zobaczyłeś mnie w korytarzu i pomyślałeś, że byłem w sypialni. A nazajutrz rano, kiedy znalazłeś mnie w łodzi, zerknął na mnie przepraszająco, lecz nie bez dumy. Ja wtedy nie wsiadałem. Ja wysiadałem. Teraz sprawa była oczywista. Obydwa domy, jego i Masona, stały nad brzegiem jeziora. Istniała nikła szansa, żeby ktoś zauważył nocą małą łódź, chyba że specjalnie by jej wypatrywał. Popłynąłem, żeby go powstrzymać. Ciągnął Henry. Powiedzieć mu, że zmieniłem zdanie. Zajęło mi to 2 godziny, ale Mason nie ma telefonu, więc nie było wyjścia. Ale tylko straciłem czas. Kiedy się na coś uparł, to już nie ustąpił. Tak jak z tymi zwłokami na mokradłach. Chciałem, żeby zrobił to porządnie, żeby je gdzieś ukrył, ale jego to nie interesowało. Słuchał, gapił się na mnie tempo i robił swoje. Więc pozwoliłeś mu porwać Jenny. A potem pojechałeś, żeby na nią popatrzeć. Podniósł ręce i bezradnie je opuścił. Nie wiedziałem, że do tego dojdzie. Proszę, uwierz mi. Nigdy nie chciałem cię skrzywdzić. Sondował moją twarz, rozpaczliwie szukając w niej zrozumienia. Ale po chwili stracił nadzieję. Uśmiechnął się krzywo. Cóż, w życiu nigdy nie układa się tak, jakbyśmy chcieli, prawda? Nagle grzmotnął pięścią w stolik. Cholera jasna, dlaczego nie dobiłeś tego przeklętego Masona? Gdyby nie żył, mógłbym zaryzykować nawet z tą dziewczyną. Ale teraz nie mam wyboru. Jego pełen frustracji krzyk rozbrzmiał echem w całym korytarzu. Przetarł ręką twarz i zastygł bez ruchu, patrząc w pustkę. Raptem się ocknął. Miejmy to już za sobą. Mruknął głucho. Gdy zaczął wstawać z krzesła, zebrałem wszystkie siły i rzuciłem się na niego. Próba była wątła. Bardzo anemiczna, bo natychmiast ugięły się pode mną nogi. Wylądowałem na podłodze, a wózek przewrócił się obok mnie. Wystarczył jeden gwałtowny ruch i ściany ponownie zawirowały. Gapiły się na mnie pod zwariowanym kątem, więc straciwszy ostatnią nadzieję, mocno zacisnąłem powieki.
Oj, Davidzie, Davidzie, wyszeptał ze smutkiem Henry. Leżałem skołowany i zamroczony, bezradnie czekając na ukłucie igły i na ciemność, która potem nadejdzie. Ale się nie doczekałem. Otworzyłem oczy i mimo silnych zawrotów głowy spróbowałem skupić wzrok. Henry patrzył na mnie, chyba z zatroskaniem. W ręku niepewnie trzymał strzykawkę. Tylko to utrudniasz, powiedział. Ta dawka cię zabije. Proszę, nie zmuszaj mnie. I tak to zrobisz, wybełkotałem. Spróbowałem podeprzeć się rękami, ale nie miałem siły i natychmiast dostałem rozrywającego bólu głowy. Widząc, jak przez mgłę opadłem na podłogę, Henry pochylił się i wziął mnie za rękę. Nie miałem siły jej wyszarpnąć i mogłem tylko patrzeć, jak przytyka igły do skóry na przedramieniu. Chociaż wiedziałem, że to bez sensu, spiałem się i przygotowałem na ukłucie, gotowy wystawić czoła narkotykowi. Ale on nie wbił igły. Powoli zabrał strzykawkę. Nie mogę. Nie tak. Wymamrotał. Schował strzykawkę do kieszeni. Mgła szybko gęstniała i przesłaniała już cały korytarz. Poczułem, że odpływam. Nie. Ze wszystkich sił chciałem zachować przytomność, lecz mimo ją traciłem. Świat zniknął i słyszałem jedynie potężne, rytmiczne dudnienie. Uświadomiłem sobie, choć nie do końca, że to bicie mojego serca. Jak z oddali poczułem, że ktoś dźwiga mnie z podłogi. Zaraz potem odniosłem wrażenie, że się poruszam. Otworzyłem oczy i od razu je zamknąłem, gdyż od zmieniających się jak w kalejdoskopie świateł i barw dostałem mdłości. Zwalczyłem je, nie chcąc ponownie zasłabnąć. Jakiś wstrząs i poczułem podmuch chłodnego powietrza na twarzy. Ostrożnie otworzyłem oczy i zobaczyłem ciemno-granatowe niebo. Gwiazdy i konstelacje były krystalicznie jasne. To ukazywały się, to znikały za wystrzępionymi chmurami, które sunęły po nocnym niebie, gnane przez niewidzialny wiatr. Próbując otrzeźwieć, wziąłem głęboki oddech. Przede mną stał Land Rover. Wózek jechał w tamtą stronę, chrzęszcząc i podskakując na wyszwirowanym podjeździe. Zmysły miałem wyostrzone jak nigdy dotąd. Słyszałem szum drzew, czułem piaszczysto i lasty zapach mokrej ziemi. Zadrapania i placki błota na karoserii Land Rovera były wielkie jak kontynenty. Podjazd był stromy i słyszałem sapanie Henry'ego, który pchał wózek pod górę. Po chwili dotarł do samochodu i przystanął, oddychając głośno i z trudem. Wiedziałem, że muszę coś zrobić, lecz świadomość ta nie docierała do moich kończyn. Odpocząwszy, Henry zaczął obchodzić wózek, przytrzymując się go, dopóki nie chwycił się klamki tylnych drzwiczek Land Rovera. Miał sztywne nogi i poruszał się niezdarnie. Otworzył drzwiczki i powoli usiadł na brzegu podłogi. Zlany potem pobladł z wyczerpania tak bardzo, że zauważyłem to nawet w blasku księżyca. Ciężko dysząc, podniósł wzrok. Zobaczył mnie i na jego twarzy zagościł słaby uśmiech. Wróciłeś? Wciąż siedząc na podłodze Land Rovera, nachylił się w moją stronę. Poczułem, że bierze mnie pod pachy. Ostatni etap. Hop, wstajemy. Jeździł na wózku od wielu lat. Dlatego miał dobrze umięśnione ręce i górną część ciała. Szarpnąłem się anemicznie. Henry głucho stęknął i objął mnie jeszcze mocniej. Gdy wyciągnął mnie z wózka, chwyciłem się drzwiczek. Kurczowo zacisnąłem palce i drzwiczki zaczęły się zamykać. Przestań, nie bądź głupi. Wysapał, próbując oderwać mi ręce. Zawzięcie trzymałem się dalej. Gwałtownie szarpnął i wyrżnąłem głową w kant drzwiczek. Poczułem silny wstrząs i położył mnie na metalowej podłodze samochodu. Boże święty, naprawdę nie chciałem, powiedział. Wyjął chustkę od nosa i ostrożnie wytarł mi czoło. Gdy ją podniósł, zobaczyłem, że jest pokryta czymś czarnym i błyszczącym. Henry popatrzył na nią, oparł się o framugę i zamknął oczy. Chryste, co za jadka! Straszliwie bolała mnie głowa, lecz po narkotykowej mgle był to ból czysty i niemal odświeżający. Henry, nie rób tego. Myślisz, że chcę? Chcę tylko, żeby było już po wszystkim. To dużo? Zachwiał się ze zmęczenia. Boże, jestem wykończony. Miałem zawieźć cię nad jezioro, skończyć to tam, popłynąć na drugi brzeg i zająć się Masonem. Ale chyba nie dam rady. Sięgnął za siebie i z ciemnego wnętrza samochodu wyjął gumowy szlauch. Wziąłem to z ogrodu, kiedy byłeś nieprzytomny. Masonowi już się nie przyda. Zażartował ponuro, lecz natychmiast spoważniał. Znowu oklap jak przekuty balon.
Będzie paskudnie, kiedy cię tu znajdą, ale nie ma wyjścia. Przy odrobinie szczęścia wszyscy pomyślą, że popełniłeś samobójstwo. Trochę to naciągane, ale musi wystarczyć. Zatrzasnął drzwiczki i gwiazdy zgasły. Usłyszałem, jak przekręca klucz w zamku, jak obchodzi samochód. Próbowałem usiąść, ale znowu zakręciło mi się w głowie. Wyciągnąłem rękę, żeby nie stracić równowagi, dotknąłem czegoś szorstkiego i twardego. Koc. I coś pod kocem. Gdy dotarło do mnie, co to jest, doznałem wstrząsu. Jenny. Leżała zwinięta w kłębek za fotelem pasażera. W prawie zupełnie ciemności widziałem tylko plamę jej jasnych włosów. Były brudne i zmierzwione. Nie poruszała się. Jenny? Jenny. Zsunąłem koc, ale nie zareagowała. Miała lodowate ciało. Boże, nie, błagam cię, nie. Otworzyły się drzwiczki od strony kierowcy. Henry stęknął i usiadł za kierownicą. Henry, pomóż mi. Mój głos zginął w głuchym warkocie silnika. Henry lekko uchylił okno i spojrzał na mnie przez ramię. W ciemności nie widziałem jego twarzy. Przykro mi, Davidzie, naprawdę, ale nie widzę innego wyjścia. Na miłość boską. Żegnaj. Niezdarnie wysiadł i zatrzasnął drzwiczki. Chwilę później coś wsunęło się do środka przez szparę w oknie. Gumowy szlał. Dopiero teraz zrozumiałem, dlaczego nie wyłączył silnika. Henry! Zawołałem przerażony. Mignął mi za przednią szybą, szedł w stronę domu. Odwróciłem się, chcąc otworzyć tylne drzwiczki, chociaż wiedziałem, że są zamknięte na klucz. Nie ustąpiły. Czułem już zapach spalin. Myśl do cholery, myśl! Poczołgałem się do bocznego okna, do gumowego węża i wyrosła przede mną niebotyczna barykada z foteli. Chwyciłem się ich. Spróbowałem się podciągnąć i znowu pochłonęła mnie czarna mgła. Jak kłoda runąłem na podłogę. Nie, nie trać przytomności, nie teraz. Odwróciłem głowę, zobaczyłem nieruchomą Jenny i odpędziłem gęstniejącą ciemność. Spróbowałem jeszcze raz. Między fotelami była szpara. Zdołałem wsunąć w nią rękę i trochę się podciągnąć. Mgła czaiła się tuż pod powiekami i czułem, że w każdej chwili mogę ponownie zasłabnąć. Znieruchomiałem z bilośnie bijącym sercem i odczekawszy, aż mgła zrzednie, zacisnąłem zęby i podciągnąłem się wyżej. Podłoga Land Rovera zachwiała się i zakołysała. Jeszcze, jeszcze trochę. Tkwiłem między fotelami z piersią na rozdzielającej je skrytce. Kluczyk był w stacyjce, ale równie dobrze mógł być kilometr dalej. Wyciągnąłem rękę i pomacałem drzwiczki w poszukiwaniu przycisku opuszczania szyby, dobrze wiedząc, że też jest za daleko. Błędnym wzrokiem spojrzałem na obscenicznie rozwartą paszcz gumowego węża. Nie, nie dosięgnę tam, nie zdążę. A nawet gdybym zdążył, to co z tego? Henry wróciłby i zakładając, że nie straciłby przedtem cierpliwości, po prostu wstrzyknąłby mi kolejną dawkę diamorfiny. Ale nic innego nie przychodziło mi do głowy. Przytrzymałem się hamulca ręcznego, podciągnąłem między fotelami i znów zobaczyłem Henry'ego. Był przed samochodem i wyczerpany, ciężko opierając się o wózek, pchał go w stronę domu. Wciąż zaciskałem rękę na uchwycie hamulca i nagle go zwolniłem. Land Rover lekko się poruszył, ale chociaż podjazd był stromy, nie drgnął z miejsca. Rzuciłem się na podłogę, chcąc go rozchuśtać, ale nic z tego. Mój wzrok padł na dźwignię automatycznej skrzyni biegów. Była w pozycji parkowanie. Ponownie wyciągnąłem rękę, wytężyłem siłę i pchnąłem ją do przodu. Samochód potoczył się gładko naprzód. Wciąż tkwiłem między fotelami. Henry musiał coś usłyszeć, bo spojrzał przez ramię i zaskoczony rozdziawił usta. Myślałem, że zdąży odejść na bok, chociaż Land Rover coraz bardziej przyspieszał. Ale być może zużył już cały zapas sił i jego chore nogi nie zareagowały należycie szybko. Spotkaliśmy się wzrokiem i wtedy samochód go uderzył. Usłyszałem głuchy stukot i Henry zniknął. Poczułem przyprawiające mdłości wstrząs. Jeden, potem drugi. Straciłem równowagę i ponieważ tuż przed maską wyrósł nagle dom, chwyciłem za hamulec za późno. Land Rover zatrzymał się z głośnym hukiem. Poleciałem do przodu i oszołomiony wylądowałem w poprzek poprzedniego fotela. Silnik wciąż pracował. Przekręciłem kluczyk. Potem wyjąłem go ze stacyjki i niezdarnie otworzyłem drzwiczki. Do środka wpadło chłodne, świeże powietrze. Wdychając je łapczywie, stoczyłem się z fotela na ziemię.
Przez chwilę leżałem na kłującym żwirze, zbierając siły. Przytoczyłem się na czworaka, oparłem o maskę i wstałem. Przytrzymując się tak jak przedtem Henry, ruszyłem pod górę. Leżał kilka metrów dalej, ciemny kształt obok roztrzaskanego wózka. Ale nie miałem czasu o nim myśleć. Udało mi się wetknąć klucz do zamka, otworzyć ciemne drzwiczki i wejść do środka. Jenny nawet się nie poruszyła. Kilkoma nieskoordynowanymi ruchami zerwałem z niej koc. Proszę, błagam, nie umieraj. Miała bladą i chłodną skórę, ale wciąż oddychała krótkim, świszczącym oddechem, przesyconym złowieszczo słodkim zapachem acetonu. Dzięki Ci Boże. Chciałem ją objąć i przytulić, przelać w nią choć trochę mojego ciepła, ale ona potrzebowała czegoś więcej i to natychmiast. Wypełzłem z samochodu i wstałem. Tym razem poszło mi łatwiej, bo adrenalina i rozpaczliwa nadzieja osłabiły działanie diamorfiny. Frontowe drzwi domu były wciąż otwarte i biła z nich prostokątna smuga światła. Chwiejnym krokiem wszedłem do holu. Najbliższy telefon był na kredensie. Sunąc plecami po ścianie, ruszyłem w stronę stolika, o który przedtem opierał się Henry. Niewiele brakowało i runąłbym na stojące obok krzesło, ale jakimś cudem zdołałem odzyskać równowagę. Wiedząc, że jeśli usiądę, to pewnie już nie wstanę, podniosłem słuchawkę na stojąco. Za nic nie mogłem sobie przypomnieć numeru Mackenzie'ego, więc opuchniętymi, niezdarnymi palcami wybrałem numer pogotowia. Dyspozytorka odpowiedziała niemal od razu, lecz w tym samym momencie dostałem silnego zawrotu głowy. Zamknąłem oczy i zacząłem mówić. Ze wszystkich sił próbowałem się skupić, wiedząc, że od tego zależy życie Jenny. Z olbrzymim wysiłkiem w miarę wyraźnie wypowiedziałem słowa nagły wypadek i śpiączka cukrzycowa. Ale potem przestałem panować nad językiem. Gdy dyspozytorka zaczęła mnie o coś pytać, upuściłem słuchawkę na widełki. Zamierzałem pójść do lodówki po insulinę, ale kurczowo przytrzymując się kredensu, próbując stać prosto i walcząc z gęstniejącą w oczach mgłą, wiedziałem, że nie dam rady. A nawet gdybym dał, w tym stanie nie odważyłbym się zrobić jej Jenny zastrzyku. Zataczając się jak pijany, wyszedłem na dwór i potwornie zmęczony ruszyłem w stronę samochodu. Jenny leżała na boku, tak jak ją zostawiłem, i wciąż była przerażająco blada i nieruchoma. Nie musiałem wchodzić do środka, by usłyszeć, że pogorszył jej się oddech. Był chrapliwy, nierówny i o wiele za szybki. David. Cichy szept Henry'ego, spojrzałem w tamtą stronę. Leżał na ziemi tak samo jak przedtem, ale teraz miał odwróconą głowę. Jego ubranie było czarne i błyszczące od krwi. Jasny żwir też był poplamiony krwią. W półmroku widziałem, że ma otwarte oczy. Zawsze mówiłem, że jesteś czarnym koniem. Odwróciłem się do Jenny. Proszę. Nie chciałem na niego patrzeć. Nienawidziłem go nie tylko za to, co zrobił i kim się okazał, ale i za to, kim nie był. Mimo to się zawahałem. Nawet teraz, patrząc wstecz, nie wiem, co bym wtedy zrobił. Lecz w tym samym momencie Jenny przestała oddychać. Oddychała i nagle przestała, jakby ktoś wyłączył dźwięk. Przez parę sekund patrzyłem na nią, czekając, aż znowu zacznie. Ale nie zaczęła. Na czworakach wpełzłem do samochodu. Jenny? Jenny? Przewróciłem ją na drugi bok i bezwładnie opadła jej głowa. Miała częściowo otwarte oczy, dwa białe półksiężyce obramowane boleśnie pięknymi rzęsami. Gorączkowo poszukałem pulsu. Ale nie znalazłem. Nie. To nie mogło dziać się naprawdę. Nie teraz. Omal nie sparaliżowała mnie panika. Myśl. Myśl. Adrenalina otrzeźwiła mnie i dodała mi sił. Przewróciłem Jenny na wznak. Chwyciłem koc. Zwinąłem go jak wałek i podłożyłem jej pod głowę. Na studiach uczono mnie sztucznego oddychania, ale nigdy dotąd nie musiałem z tych nauk korzystać. Szybciej. Przeklinając moją niezdarność, odchyliłem jej do tyłu głowę. Zacisnąłem nos i wetknąłem palce do ust, żeby wysunąć język. Świat zawirował, gdy przytknąwszy wargi do jej warg i wpompawszy do jej płuc hałas powietrza, jeden i drugi, przyłożyłem ręce do jej mostka i zacząłem go rytmicznie uciskać. Oddychaj, oddychaj, błagałem ją w duchu. Kolejny hałas powietrza, kolejny uścisk mostka. Powtórzyłem to jeszcze raz i jeszcze raz. Leżała bezwładnie i nie reagowała. Rozpłakałem się i prawie nic nie widząc przez łzy uparcie próbowałem ożywić jej serce, lecz jej ciało wciąż było martwe i zwietrzałe. Na nic. Wszystko na nic. Szybko odpędziłem te myśli.
Ponownie przytknąłem usta do jej ust, a potem 15 razy ucisnąłem mostek. Usta, wydech, ucisk. Usta, wydech, ucisk. Umarła. Nie. Odchodziłem od zmysłów, nie chcąc przyjąć tego do świadomości. Oślepiony przez łzy nie ustawałem w wysiłkach. Cały świat ograniczył się do serii bezmyślnych powtórek. Usta, wydech, ucisk. Usta, wydech, ucisk. Straciłem poczucie czasu. Nie słyszałem syren, nie widziałem światła reflektorów, które omyło wnętrze Land Rovera. Nie istniało nic prócz zimnego, nieruchomego ciała Jenny, oprócz rozpaczliwego rytmu, w jakim uciskałem jej mostek. Nie chciałem się poddać, nawet wtedy, gdy poczułem dotyk czyichś rąk. Nie, zostawcie mnie. Próbowałem się wyrwać, ale odciągnęli mnie od niej i wywlekli z samochodu. Migające światła, pojazdy, ludzie. Przed domem panował chaos. Gdy sanitariusze prowadzili mnie do karetki, opuściły mnie resztki sił. Osunąłem się na ziemię i ujrzałem nad sobą twarz Mackenziego. Widziałem, że porusza ustami, że coś do mnie mówi albo o coś pyta, ale nie zwracałem na niego uwagi. Wokół Land Rovera zaroiło się od ludzi. I nagle, w zamęcie tym, usłyszałem słowa, na dźwięk których zamarło mi serce. Nic z tego. Za późno. Trawa skrzypiała pod nogami jak rozbite szkło. Poranny mróz wyssał barwy z krajobrazu, przemieniając go w dzikie, monochromatyczne pustkowie. Po białym niebie szybowała samotna wrona z nieruchomymi skrzydłami. Machnęła nimi parę razy i zniknęła między powykręcanymi konarami drzewa, stając się kolejną czarną plamą w plątaninie nagich gałęzi. Włożyłem ręce głębiej do kieszeni i czując, że mróz przenika przez podeszwy butów, mocno zatupałem nogami. Hen, daleko, na wąskiej jak tasiemka drodze, widziałem oddalający się samochód. Patrzyłem za nim, zazdroszcząc kierowcy podróży ku domom, ciepłu i życiu. Potarłem bladą szramę na czole. Na zimnie zawsze bolała, a boląc przypominała tamten wieczór, gdy uderzyłem głową w drzwiczki Land Rovera. Od tamtej pory minęło kilka miesięcy i rana zagoiła się, pozostawiając tylko cienką, białą bliznę. Znacznie dotkliwiej odczuwałem obecność ran, których nie było widać. Jednakże wiedziałem, że nawet one zagoją się w końcu i zabliźnią. Z czasem. Nawet teraz trudno mi było rozpamiętywać tamte wydarzenia obiektywnie. Noc, burza, piwnica, jazda z Jenny przez deszcz. Wszystko, co było potem, wspomnienia powracały coraz rzadziej, ale kiedy już powracały, wciąż pozbawiały mnie tchu. Wciąż mną wstrząsały. Mason żył, gdy znalazła go policja. Przeżył jeszcze 3 dni, odzyskując przytomność tylko po to, żeby uśmiechnąć się do czuwającej przy jego łóżku policjantki. Zważywszy na to, że brytyjskie prawo jest takie, jakie jest, przez pewien czas bałem się, że postawią mnie przed sądem. Jednakże okoliczności zdarzenia, akt oczywistej obrony oraz ponure dowody rzeczowe znalezione w piwnicy wystarczyły, żeby odrzucić argumenty z szarej strefy na pograniczu prawa. Gdyby i tego było mało, ostatecznych dowodów dostarczył dziennik, który policja znalazła w zamkniętej na klucz szufladzie Henry'ego. Zawierał szczegółowy raport z badań nad wnukiem ogrodnika, nieoficjalne studium przypadku pośmiertne przyznanie się do winy. Jego fascynacja Masonem była aż nadto oczywista, poczynając od młodzieńczych aktów sadyzmu. To właśnie on jako mały chłopiec dręczył i zawijał koty, o czym opowiadał mi kiedyś Henry, na ich zbrodniałej spółce kończąc. Chociaż nie chciałem i ostatecznie nie przeczytałem tego dziennika, rozmawiałem z policyjnym psychologiem, który musiał to zrobić z obowiązku. Po lekturze nie ukrywał podniecenia, gdyż mógł dzięki temu zagłębić wynaturzoną psychikę nie jednego, a dwóch ludzi naraz. Twierdził, że to unikalny przypadek, że na takich przypadkach robi się karierę. Jako sfrustrowany psycholog Henry na pewno doceniłby tę ironię. Wciąż nie wiedziałem, co tak naprawdę do niego czuję. Na pewno odczuwałem gniew, ale i smutek. Było mi go żal, nie dlatego, że umarł, tylko dlatego, że zmarnował życie sobie i tylu innym. Wciąż nie umiałem postawić znaku równości między człowiekiem, którego uważałem za przyjaciela, i zgorzkniałą kreaturą, jaką się w końcu okazał. Wciąż nie wiedziałem, który z nich był prawdziwym Henrym.
Nie ulegało wątpliwości, że próbował mnie zabić, jednak zastanawiałem się czasem, czy prawda nie jest bardziej złożona. Sekcja zwłok ujawniła, że nie umarł od ran, chociaż na pewno okazałyby się śmiertelne. Zabiła go potężna dawka diamorfiny, strzykawka, którą miał w kieszeni, była pusta. Igła wbita w ciało. Być może doszło do tego przypadkiem, gdy przyjechał go Land Rover, ale niewykluczone też, że w agonii zrobił sobie zastrzyk sam. Ale to nie wyjaśniało, dlaczego nie zrobił drugiego zastrzyku mnie. Gdyby wstrzyknął mi drugą dawkę narkotyku, o wiele łatwiej mógłby upozorować moje samobójstwo. Łatwiej i na pewno skuteczniej. Dopiero podczas śledztwa dowiedziałem się czegoś, co podważyło moje przekonanie co do jego intencji. Kiedy policjanci z ekipy dochodzeniowej zbadali Land Rovera, okazało się, że jeden koniec gumowego węża wciąż tkwi w oknie. Natomiast drugi, zamiast być podłączony do rury wydechowej, leżał po prostu na ziemi. Mógł się zsunąć, kiedy samochód drgnął z miejsca i ruszył przed siebie. Mógł też zahaczyć o Henry'ego, gdy przytoczył się po nim koło. Ale mnie przez cały czas dręczyło coś innego. To, czy Henry w ogóle go podłączył. Nie wierzyłem, że wszystko to sobie zaplanował. Chciałem za to wierzyć, że miał wątpliwości. Przecież gdyby rzeczywiście chciał mnie zabić, mógł to zrobić już przedtem. I to nie raz. I ciągle powracałem myślą do tych ostatnich chwil na podjeździe. Nie uskoczył. Może z wyczerpania. Miał osłabione wysiłkiem nogi i mógł nie zdążyć. A może widząc nadjeżdżający samochód, po prostu podjął decyzję. Nie miał odwagi odebrać sobie życia, sam to kiedyś przyznał. Więc może w ostatniej chwili wybrał najłatwiejszy sposób i pozwolił, żebym ja zrobił to za niego. Niewykluczone też, że za bardzo się w to wgłębiałem, niezasłużenie obdarzając go dobrodziejstwem wątpliwości. W przeciwieństwie do niego nigdy nie twierdziłem, że jestem dobrym psychologiem. Psychologia jest nauką o wiele mroczniejszą od tej, którą uprawiam, dlatego chociaż bardzo chciałbym wierzyć w to, że mimo wszystko tliła się w nim iskierka odkupienia, nigdy nie będę wiedział tego na pewno. Podobnie jak wielu innych rzeczy. Po wyjściu ze szpitala odwiedziło mnie sporo gości. Jedni przychodzili z obowiązku, inni z ciekawości, jeszcze inni kierowali się szczerą troską. Jako jeden z pierwszych przyszedł Ben Ander z butelką przedniej whisky za pazuchą. Wiem, że tradycja każe przynieść winogrona, powiedział, ale wódzia posłuży ci o wiele bardziej. Nalał nam po szklance i unosząc moją w odpowiedzi na jego milczący toast, omal nie spytałem go, czy starsza kobieta, z którą miał kiedyś romans, nie była przypadkiem żoną lekarza. Ale nie spytałem. To nie była moja sprawa i w sumie nie chciałem tego wiedzieć. Zaskoczył mnie natomiast wielebny Scarsdale. Była to niezręczna wizyta. Wciąż dzieliły nas różnice poglądów i tak naprawdę nie mieliśmy sobie nic do powiedzenia. Ale wzruszyło mnie to, że przyszedł, że zrobił ten wysiłek. Tuż przed wyjściem spojrzał na mnie z poważną miną. Myślałem, że coś powie, że wyrazi uczucia, które przezwyciężą ten zapiekły antagonizm. Ale on nie powiedział nic. Skinął tylko głową, życzył mi zdrowia i wyszedł. Regularnie odwiedzała mnie Janice. Ponieważ Henry'ego już nie było, całą swoją łzawą troskę przelała teraz na mnie. Gdybym jadł wszystko to, co mi przynosiła w ciągu pierwszych 2 tygodni, przytyłbym ze 3 kilo, ale nie miałem apetytu. Dziękowałem jej. Zaczynałem skubać zdrowe angielskie jedzenie, a gdy wychodziła, wyrzucałem wszystko do kosza. Minęło trochę czasu, zanim odważyłem się spytać ją o romanse Diany Maitland. Zawsze potępiała zmarłą żonę Henry'ego. Nigdy tego nie ukrywała. I okazało się, że wciąż ją potępia. Jej wyskoki były tajemnicą Polichinella, ale Janice wpadła w gniew, gdy spytałem, czy rzeczywiście wystawiła Henry'ego na pośmiewisko. Wszyscy o tym wiedzieli, ale przymykali na to oko. Fuknęła. Ze względu na niego, nie na nią. Jego nigdy by nie wyśmiali. Za dużym cieszył się szacunkiem. Gdyby nie było to takie tragiczne, mogło być śmieszne. Nie wróciłem do przychodni. Nawet wtedy, gdy z Bank House wyszła już policja, stwierdziłem, że powrót byłby zbyt bolesny. Znalazłem kogoś na zastępstwo do chwili, aż miejscowe władze znajdą lekarza na stałe. Albo aż ludzie przepiszą się do lekarzy w okolicznych miasteczkach. Tak czy inaczej wiedziałem, że moje dni w Manam są policzone. Poza tym zauważyłem, że pacjenci traktują mnie ze swoistą rezerwą. W opinii wielu wciąż byłem tym nowym, a w dodatku podejrzanym, przynajmniej przez pewien czas. Ale nawet kiedy było już po wszystkim, na moje uczestnictwo w tamtych wydarzeniach wciąż patrzono nieufnie. Zdałem sobie sprawę, że Henry miał rację, że tu nie przynależy.
i że nigdy przynależeć nie będę. Pewnego ranka obudziłem się ze świadomością, że pora ruszać dalej. Wystawiłem dom na sprzedaż i zacząłem porządkować sprawy. Wieczorem na dzień przed przyjazdem tych od przeprowadzek ktoś zapukał do moich drzwi. Otworzyłem i ze zdziwieniem ujrzałem w progu Mackenzie'ego. Mogę wejść? Cofnąłem się, zaprowadziłem go do kuchni, poszukałem kubków. Gdy zagotowała się woda, spytał, co u mnie. Wszystko dobrze, dziękuję. A ten narkotyk? Żadnych skutków ubocznych? Wygląda na to, że nie. Dobrze pan sypia? Uśmiechnąłem się. Czasami. Nalałem herbaty, podałem mu kubek. Podmuchał do środka, unikając mojego wzroku. Wiem, że nie chciał się pan w to mieszać. Wzruszył ramionami, widać było, że czuje się nieswoje. Mam wyrzuty sumienia, że pana w to wciągnąłem. Niepotrzebnie. I tak w tym siedziałem, tylko nie zdawałem sobie z tego sprawy. Ale biorąc pod uwagę, jak się to skończyło, nie z pana winy. Kiwnął głową, nie do końca przekonany, że nie mógł zrobić nic więcej. Ale nie tylko on tak się wtedy czuł. Co pan teraz zamierza? Spytał. Wzruszyłem ramionami. Poszukam sobie mieszkania w Londynie. Poza tym, nie wiem. Wróci pan do sądówki? Omal się nie roześmiałem. Omal. Wątpię. Podrapał się w szyję. W sumie, to się panu nie dziwię. Posłał mi dziwne spojrzenie. Wiem, że nie chciałby pan usłyszeć tego ode mnie, ale niech pan wstrzyma się z decyzją. Może pan przydać się innym. Popatrzyłem w okno. Będą musieli poszukać kogoś innego. Niech pan to jeszcze przemyśli. Powiedział, wstając. Uścisnęliśmy sobie ręce. Już wychodził, gdy ruchem głowy wskazałem pieprzyk, który ciągle drapał. Na pana miejscu poszedłbym jednak do specjalisty. Nazajutrz wyjechałem z manem na dobre. Ale przedtem się z kimś pożegnałem. Tej nocy miałem sen i wiedziałem, że śni mi się ostatni raz. Dom był jak zwykle ciepły i spokojny. Ale jakże inny. Kara i Alice odeszły. Wędrowałem po niezamieszkanych pokojach, wiedząc, że już tu nie wrócę i że tak powinno być. Linda Yates mówiła, że snów nie ma się bez powodu, chociaż słowo sen wciąż nie oddaje tego, czego wtedy doświadczyłem. Być może jakiś powód był, lecz ja go nie znałem. Obudziłem się z policzkami mokrymi od łez, ale czułem, że nie ma w tym nic złego. Absolutnie nic. Dzwonek telefonu przywrócił mnie do teraźniejszości. W obłoku buchającej z ust pary sięgnąłem do kieszeni i uśmiechnąłem się, widząc, kto dzwoni. Cześć. Rzuciłem. Wszystko dobrze? Świetnie. Przeszkadzam? Na dźwięk jej głosu, jak zwykle, zalała mnie fala miłego ciepła. Ależ skąd? Dojechałeś? Dostałam twoją wiadomość. Jak minęła podróż? Dobrze, było ciepło. Gorzej, że potem musiałem wysiąść z samochodu. Roześmiała się. Długo cię nie będzie? Jeszcze nie wiem, ale wrócę jak najszybciej. To dobrze. Pusto tu bez ciebie. Nawet teraz bywały takie chwile, kiedy nie wierzyłem, że dano nam drugą szansę. Ale najczęściej cieszyłem się po prostu, że nam ją dano. Jenny omal nie umarła. W sumie to umarła, chociaż przerażające świadectwo zgonu, które sanitariusze wystawili tamtej nocy na podjeździe, dotyczyło Henry'ego, nie jej. Ale wystarczyłoby jeszcze kilka minut i byłoby za późno. I dla niej. Czystym przypadkiem w zamieszaniu po przerwanym nalocie na młyn nikt nie pomyślał o odprawieniu karetki i sanitariuszy. Kiedy zadzwoniłem na pogotowie, właśnie wracali do miasta i dyspozytorka natychmiast ich zawróciła. Gdyby nie to, iskierka życia, którą nieświadomie tchnąłem w Jenny, zgasłaby przed ich przyjazdem. Jej serce przestało bić, gdy tylko dojechali do szpitala, a godzinę później stanęło ponownie, ale za każdym razem ruszało. Po 3 dniach odzyskała przytomność, po tygodniu wypisano ją z oddziału intensywnej terapii. Uszkodzenie mózgu, uszkodzenie organów wewnętrznych, ślepota, objawy te nigdy się na szczęście nie ziściły. Chociaż lekarze uważali, że było to bardzo prawdopodobne. Ale chociaż jej ciało zaczynało powracać do zdrowia, przez jakiś czas bałem się, że przeżyty wstrząs pozostali po sobie urazy głębsze, psychiczne. Lecz z czasem przekonałem się, że niepotrzebnie. Jenny uciekła do Manam ze strachu. Teraz strach minął. Stawiła czoła koszmarowi, przetrwała. Ja na swój sposób też.
Tak czy inaczej, przywrócono nas do życia. I ją, i mnie. Wrona sfrunęła z drzewa. Niechętnie schowałem telefon do kieszeni. W krystalicznej ciszy trzepot jej skrzydeł brzmiał nienaturalnie głośno. Patrzyłem, jak leci nad zmarzniętym szkockim wrzosowiskiem. Ale chociaż było dzikie i posępne, przez twardą jak kamień ziemię przebijały się już pierwsze zielone pędy. Zwiastuny wiosny. Spojrzałem na młodą policjantkę, która szła ku mnie po chrząszczącym szronie. Była w ciemnej kurce i miała bladą, zaszokowaną twarz. Doktor Hunter, przepraszam, że musiał pan czekać. To tam. Podeszliśmy do grupy policjantów, przedstawiliśmy się, uścisnęliśmy sobie ręce. Odsunęli się na bok i pozwolili mi zobaczyć to, co nas tu wezwało. Zwłoki leżały w płytkiej nietce. Odnotowując ich ułożenie, teksturę skóry i rozwiewane przez wiatr rzadkie włosy, poczułem, że ogarnia mnie znajomy chłód. Podszedłem bliżej i zabrałem się do pracy.